eles aí eles esperavam o prioritetovo. Może zajmiemy się sprawą priorytetową już w tej chwili. Czy ja dobrze jadę? Oczywiście, że dobrze jadę. Może uda mi się nawet wrócić na te drugie zajęcie. Ach, tym się robił. Dobra. Sztuczki ważna rzecz. Jak jest się młodym. Coś czuję, że to będzie ciekawe. Uch. Zapowiada się nieźle, nie? Arena do boksowania. Tylko szkoda, że zapomniałem większości tych trików, których się nauczyłem. Dobra. Kichać na lekcję. Skopmy komuś tyłek. Maybe I can use this to my advantage. You look pathetic. Uch. Be glad I don't enter the fray. I swear she's trying to look. I've got a lot of money to bet on this. Oh. To. Co tu jest? His left eye looks swollen. Hopkins is surprisingly tough. Look at that ridiculous fighting. The losers are rotten egg. Ach, ty skubańcu. Przygwoździliśmy go. Tak jest! Pierwsza walka wygrana. A nie, to runda! Tak jest! Tak jest! Och nie, zmarnowałem szansę na knockout. Szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej. Tak jest! Teraz poszło świetnie. Dawać mi przeciwnika. Dajcie mi przeciwnika. Coś czuję, że prościej nie będzie, co? Wonder Hopkins is still standing. $50 says that Hopkins is going to bite it. To było ładne zejście, nie? Wzięliście to. Aż skubany. Od dołu nas sieknął. Ciekawe jak tu sieknąć tak właśnie od kiedy on kłóca. Tak jest. Tak jest. Właśnie tak. Flagowa akcja. Flagowa akcja Jimmy'ego. Na początku. It's a wonder Hopkins is still standing. That's the best you can do.
Limo chyba mam. Ale szkoła obijamy. Cholera, ale miał szczęście skubaniec. I'll do a round against Hopkins after this fight, if there's anything left. Ach ty. I love watching a good match. That's the best you can do. That's the best you can do. I've got a lot of money to bet on this. That's the best you can do. Ach, zmarnowałem szansę, cholera. Myślałem, że uda mi się go zwykłymi ciosami załatwić. Kolejna walka za nami. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap, we'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. Tak jest, zarobiliśmy uczciwie na lokalizację do zapisywania gry. I wydawała się ona nawet całkiem przyjemnie wyglądająca. I był to, jest to jakiś klub plażowy. Nie mogli nam wypłacić nagrody. Bo nasza matka musi być jakimś tam członkiem czegoś tam. Więc zamiast tego otrzymaliśmy właśnie ten oto klubik. Okay, może jeszcze zdążymy na lekcję w takim to układzie. Ciśnij, James, ciśnij. Chemia to coś, co lubię. Leave your assignments on my desk as you enter. W zasadzie coś, co polubiłem dzięki tej grze. I lubię to tylko w obszarze tej gry. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o chemię. W życiu realnym. To dalej pozostaje ona poza sferą moich zainteresowań. You may have a future ahead of you, young man. Tak jest. Ladies and gentlemen, Jimmy Hopkins. And done. Szkoda, że tak gładko nie szło mi w szkole. Jeśli chodzi o ten przedmiot. Która to jest godzina? 11 z hakiem. Prawie 12. Nie pomogę ci, odwal się ode mnie. Albo może. Dobra, pomogę ci. Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień pomocy. Dzisiaj jest dzień pomocy ludziom, którzy nie odrabiają prac domowych. Światowy dzień pomocy takim ludziom. Trzy dostępne misje. Dwa dolarki. Może pójdziemy sobie do dolarka. Zobaczyć, co tam ciekawego na nas czeka. Ostatnio tu widziałem policjanta na motocyklu. To był taki... O, jest! Jak wywołany do tablicy od razu. Patrzcie.
Kiedyś chciałem mieć taki motocykl. Aż w mordę. Kolejne zajęcia się zaczęły. Dobra, kichać na te zajęcia. Może kiedyś będzie szansa, żeby je po prostu odrobić. Teraz skupmy się na zarabianiu pieniędzy. Pieniędzy. Hey kid, do you want to earn some money delivering papers? Sounds all right. Okay, get the papers and deliver them all, but don't be late. Okej, nie możemy się spóźnić. Shit. Tak jest, okej. Już wiem, o co tu chodzi. Tak jest. Nie tutaj. Jeszcze tylko dwie. Musimy zdążyć. Gdzie ta pierwsza? Co się... Jak to? Ach, okej. Nie, 10 sekund. Tak! $14. Ach, ten głupi kundel. 3 go zgubić. That's not trash. No, odwal się. Ech. Sprzeczne to z moim sumieniem. No ale jak mus to mus, tak? Sytuacje zagrożenia życia. Wow, to była prędkość. Może jeszcze nawet udamy się na lekcję. Niestety takie wybiegające psy znam też z autopsji. Często kiedy jedzie się motocyklem po jakichś, nazwijmy to, wiejskich terenach czy terenach bardziej na obrzeżach miasta usytuowanych, to tam sobie pieski swobodnie biegają, co niestety może przyczynić się do tragedii. Człowiek sobie normalnie jedzie, a tam taki mały kundel. Ech, no i niewiele zabrakło. Mały kundel, który myśli, że jest groźny. Tam próbuje coś ujadać. Nie lubię takich małych psów. Przyszliśmy sobie do dolara. Nie pytajcie, skąd mam coś takiego na sobie. To naprawdę żenująca historia. Och, teraz musimy 10. Możesz... Okej, wystarczy. To polega na tym samym co ostatnio. W sumie nie wiem, czy będę wam to pokazywał. No
tak szczerze mówiąc, teraz to chciałem sobie zapełnić jakieś 5 minut materiału. O, sam się rozbił piesek. Czasami tak jest po prostu, że ten materiał jest troszkę za krótki. No i trzeba coś dokręcić. Chociaż myślałem, szczerze mówiąc, że coś ciekawszego tutaj będzie. W takim to układzie pozwólcie, że to będzie ostatni raz, kiedy wam pokazuję te dolary. Chyba, że zdarzy się w nich coś nadzwyczaj ciekawego. Na przykład zmieni się w ogóle mechanika i całe zadanie. Gazety już widzieliście, także przypuszczam, że nie będziecie mieli ochoty oglądać tego po raz kolejny. Zniknęła gwiazdka, czy mi się zdaje? Gdzie ta gwiazdka? Cholera, no tutaj nie ma nigdzie. Może tutaj na górze. Musimy mieć jakiś sweterek, żeby się tutaj dostać. Co ta gwiazdeczka tu oznacza, nie mam pojęcia. Jak tylko to odkryję, to z pewnością się o tym dowiecie. A teraz chyba przydałoby się pójść spać, tak mi się wydaje. Zaraz tam tutaj... Czego trąbisz, baranie? Zaraz tam tutaj James może paść po prostu na środku ulicy. Bo tak mu się zdarza. Oj nie, nie tutaj chciałem. Chociaż może. Zobaczymy sobie, co jest przy tej gwiazdce, skoro już tutaj jesteśmy. Dalej biegamy w tym idiotycznym stroju. Small offenses. Okej, ciśniemy. Offensive, degrading, patronizing, stereotyping crap. Die. Hey, lady, you okay? No, I'm not okay. Look at this. It's just a garden gnome. No, it's not. It's an insult. It's a joke. It's demeaning. I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this. This is so degrading. Is there something I can do to help? Smash them. Smash them all. Old Bullwoodville's full of them. Please, I'll even pay you. Just make it stop hurting. Simple. Można obstawić coś tutaj. Jakąś walkę. Dziwnie to wygląda, nie? Wcale nie tak, jak miało wyglądać. Jakieś przerażające to miejsce mi się wydaje. Czy już zgłupiałem, szczerze mówiąc, czy to zadanie z krasnalami nam się wzięło, czy się nie wzięło. Może jest za późna pora.
od liścia dostaliśmy. Cholera. To nie jest to, co chciałem zrobić tutaj. So, is it worth it now that you're gonna get busted and all? Na szczęście złapanie przez policjantów nie kończy się dla nas jakimiś żadnymi poważnymi konsekwencjami, a jedynie odstawieniem do szkoły.